Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024, a ja przychodzę do Was z newsem, gdzie podczas turnieju w Niemczech zamieszkają Biało-Czerwoni. Zostaw łapkę w górę, zapraszam na nowy odcinek Football Insidera. Reprezentacja Polski w dramatycznych okolicznościach, jako ostatnia drużyna z finalistów Euro 2024, awansowała na ten turniej. Jak wszyscy doskonale wiecie, w finale barażu pokonała Walię po serii rzutów karnych. Znów święty Wojciech Szczęsny okazał się naszym bohaterem, broniąc jedną z serii tychże jedenastek, i ekipa Michała Probierza zabukowała sobie ten ostatni bilet gwarantujący występ podczas Mistrzostw Europy, które rozpoczną się dosłownie za chwilę, już w czerwcu 2024 roku. To były oczywiście eliminacje, męki, ale ostatecznie się udało i kadra, myślę, wreszcie zamknęła drzwi po tym toksycznym 2023 roku i rozpoczyna nowy etap, etap przygotowań do Mistrzostw. Europy. Wielu z Was na pewno może interesować, co dalej, jak to będzie wyglądało przez kolejne tygodnie w trakcie turnieju za naszą zachodnią granicą, ale także tuż przed, czyli między innymi w trakcie przygotowań, które odbędą się w. Polsce. Przypomnę jeszcze tylko rozkład jazdy reprezentacji Polski, która jak już wiemy doskonale, bo nasi rywale na nas czekali, zagra w grupie z Holandią, Austrią oraz Francją. I tak, 16 czerwca mierzymy się z Holendrami w Hamburgu, 21 czerwca gramy z Austriakami w Berlinie, a 25 czerwca... W ostatnim meczu fazy grupowej zmierzymy się z Francuzami, czyli wicemistrzami świata, z którymi graliśmy nie tak wcale dawno temu podczas Mundialu w Katarze. Ten mecz z kolei odbędzie się w Dortmundzie. Hamburg, Berlin, Dortmund. Trzy bardzo duże miasta, trzy bardzo duże skupiska również Polonii, czyli ludzi, którzy też wyjechali wiele lat temu do Niemiec za tą naszą zachodnią granicę za chlebem i też będą na pewno bardzo mocno. Jestem o tym przekonany. Wspierali biało-czerwonych z trybun, ale nie tylko. Więc. Pewnie ten news też jest dla Was bardzo ciekawy. Dla tych, którzy mieszkają w Niemczech, ale także tych kibiców, którzy po prostu wsiądą w auta, bo jest bardzo blisko i będą chcieli oglądać ten turniej, nawet bez biletu wstępu na trybuny, ale być po prostu na miejscu i poczuć tę atmosferę. Więc ta informacja, gdzie będzie znajdowała się baza reprezentacji Polski, też myślę, jest dla Was kluczowa i interesująca. Dodam jeszcze tylko. Że zanim wylecimy, zanim Biało-Czerwoni wsiądą w samolot do Niemiec, to 7 czerwca w Meczu Towarzyskim zagramy z reprezentacją Ukrainy. Oni także przeszli tę ścieżkę barażową, podobnie jak my. A 10 czerwca zagramy po wielu, wielu latach przerwy z reprezentacją Turcji, która też w Niemczech się zamelduje. Więc takie dwa bardzo mocne. Przetarcia. Myślę, że to drugie spotkanie odbędzie się na PG Narodowym i 10 czerwca, czy może 11, tak to z reguły jest, to, to nie jest jeszcze określone. Reprezentanci, reprezentanci Polski wsiądą w samolot i polecą już do swojej bazy treningowej. Michał Probierz po finałowym meczu barażowym wspomniał, że mniej więcej tydzień przed, czyli około 1 czerwca, Tydzień przed tym pierwszym spotkaniem z Ukrainą rozpoczną się przygotowania do Euro 2024, więc ten cykl mniej więcej... Potrwa od 1 czerwca do 25 czerwca minimum. Miejmy nadzieję, że dłużej, kiedy właśnie 25 zagramy z Francuzami w Dortmundzie. No ale dobrze, przechodzimy powoli do meritum tego odcinka, meritum informacji, którą usłyszałem i dla Was przygotowałem. Gdzie zamieszka Robert Lewandowski i spółka? Według moich informacji Polski Związek Piłki Nożnej rozważa dwie lokalizacje, które ma już zarezerwowane z takiego specjalnego katalogu UEFA, który przygotowywany jest przez gospodarzy wiele, wiele miesięcy wcześniej. Federacje mogą go sobie przeglądać, wiedząc już zwłaszcza jaki jest terminarz, rozkład jazdy poszczególnych reprezentacji, mogą sobie z mapy i z tych ofert skorzystać i wybrać odpowiednią dla siebie bazę, także pod kątem oczywiście, logistycznym, ale wygody, czyli hotelu oraz bazy treningowej. I według mojej wiedzy Polski Związek Piłki Nożnej na takiej lokalizacji, na takiej wizji lokalnej wybrał sobie dwie lokalizacje. To Poczdam oraz Brema. Poczdam, który właściwie leży po sąsiedzku z Berlinem, a Brema znajduje się bardzo blisko Hamburga, czyli dwóch tych lokalizacji, z których będziemy korzystali, gdzie będziemy grali podczas Euro. 2024. Taka wizja lokalna była już przeprowadzona przez ten sztab techniczny PZPN Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale z tego co wiem, w najbliższych dniach, 3-4 kwietnia, już po świętach Wielkiej Nocy, Michał Probierz oraz taka można powiedzieć wierchuszka Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeszcze raz pojedzie do tych dwóch miejsc i myślę, że sam selekcjoner może po konsultacji także z piłkarzami wybierze tę ostateczną lokalizację, czyli poczdam albo Bremę. Obie te oba, tam, oba tam te miejsca, przepraszam, są zarezerwowane do 5 kwietnia, czyli na pewno ten deadline ta decyzja zostanie podjęta do 5 kwietnia, zatem za chwilę dosłownie okaże się, gdzie, gdzie zamieszkają reprezentanci Polski. Z tego co słyszę, za moment też. Pewnie sami to zobaczycie, bo pokażemy wam wizualizację. Pierwsza ta lokalizacja, czyli Poczdam, jest bliższa sercu chyba też reprezentantom Polski, ale wyczułem w rozmowach takich zakulisowych, kuluarowych, że także chyba bliższa wydaje mi się Federacji. Że Poczdam jest po prostu lokalizacją ciekawszą, bo obie... Są jednak inne i tak Pożdam to jest y, oczywiście taka ściąga, sobie tutaj przeczytam. Miasto we wschodnich Niemczech położone 29 dokładnie kilometrów od stadionu y, Olimpijskiego w Berlinie, na którym podopieczni Michała Probierza zmierzą się w drugiej kolejce fazy grupowej z Austrią i tak jak wspomniałem tutaj, reprezentanci Polski mieliby oczywiście bardzo blisko do Berlina, ale na spotkanie z Holandią w Hamburgu ta odległość to by była też mimo wszystko niewielka 295 km oraz na mecz z Francją w Dortmundzie to jest około 460 kilometrów. Czy w takim razie po awansie z grupy Reprezentanci Mogliby zagrać jakiś mecz, na przykład w Berlinie, po, po sąsiedzku. Na pewno nie w jednej ósmej finału. Być może w ćwierćfinale lub finale. No i tu przechodzimy do sedna, o czym mówiłem. Dlaczego ta lokalizacja może bardziej przypaść do gustu piłkarzom, trenerom, sztabowi szkoleniowemu? Kadra miałaby zamieszkać w czterogwiazdkowym hotelu Seminaris City Hotel, a to jest obiekt położony nad jeziorem Templin do dyspozycji biało-czerwonych byłby no naprawdę taki piękny obiekt, jak widzicie pewnie na zdjęciach, w takim zalesionym terenie, bardzo cichym, gdzieś właśnie blisko wody, gdzie można pewnie wyjść sobie na spacer zrobić sobie przejażdżkę rowerową, gdzieś wyjść po prostu, żeby nie być zamkniętym w czterech ścianach. Do dyspozycji są oczywiście przestronne pokoje, jest duży basen, sauna, siłownia, ogród, jak to w dobrym czterogwiazdkowym... Hotelu. Polska oczywiście będzie jedyną reprezentacją, która się w Poczdamie ulokuje, bo to jest jedyna taka baza, jeśli chodzi o to miasto. Też ciekawostka, że już wcześniej 21 reprezentacji, które dostały się nie przez baraże, swoje bazy zarezerwowało. Na przykład Holandia będzie mieszkała w Wolfsburgu, Francja w Padebornie, a Austria właśnie w Berlinie, czyli bardzo, bardzo blisko. Nas. Ale wracając do samego Poczdamu, jest to miejsce ciche. Bardziej urokliwe, tak jak wspomniałem, gdzie można sobie odpocząć, też myślę psychicznie, gdzieś wyjść. Trochę jak w La Bolu podczas Euro 2016, a niekoniecznie jak w Soczi podczas mundialu w Rosji, gdzie no właśnie w centrum miasta Polacy byli skoszarowani w tym hotelu, nie mogli nawet za bardzo wyjść na promenadę, no bo od razu byli gdzieś oblegani przez kibiców, Kibiców, nie tylko reprezentacji, ale oczywiście też kibiców innych drużyn. Więc ciekawostką jest jeszcze taki fakt, że gdy ostatni raz w Niemczech gościła wielka reprezentacyjna impreza, a były to oczywiście Mistrzostwa Świata w 2006 roku, to w seminarii z C-Hotel był bazą reprezentacji. Ukrainy. Nasi sąsiedzi zajęli wówczas w grupie drugie miejsce. W jednej ósmej finału ograli Szwajcarię i odpadli dopiero w ćwierćfinale po rywalizacji z Włochami. Więc może też jakiś dobry omen, dobre takie przeczucie, żeby akurat ten hotel wybrać. ćwierćfinał Mistrzostw Europy, no brzmi to już. Brzmi to już bardzo solidnie. Oni też, podobnie jak my, w tym momencie jednogrupowe spotkanie rozgrywali w pobliskim Berlinie. I tak jak mówiłem, Robert Lewandowski i spółka w Poczdamie mogą jednak nie tylko korzystać z uroków hotelu, ale przede wszystkim przygotowywać się na piłkarskie zmagania. No tutaj baza treningowa jest myślę kluczowa dla Michała Probierza i dla samych zawodników, choć regenerować się też trzeba odpowiednio. No i gdzie piłkarze mieliby trenować? Te zajęcia, te treningi, przygotowania do poszczególnych meczów miałyby się odbywać na Sportpark Hafen. O tak, chyba dobrze przeczytałem. Jak informuje oficjalna witryna UEFA z tą ofertą katalogową do dyspozycji, jest tam teren o wielkości 74 akrów, około 30 hektarów. Też położony nad jeziorem Templiner. Jak widzicie po zdjęciu, wygląda to naprawdę okazale. Obiekt posiada nie tylko trawiaste boiska, ale też halę sportową, kryty basen. W 2023 roku przeprowadzono tam całkowitą renowację ośrodka właśnie w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. W skład całej infrastruktury wchodzi też oświetlone boisko, naturalna nawierzchnia, sztuczna, sztuczna murawa, sztuczne boisko z, ze sztuczną nawierzchnią. Także jest tam do dyspozycji reprezentacji, która oczywiście tam zamieszka podczas tego turnieju. Na co dzień z tego ośrodka korzysta czołowy kobiecy klub piłkarski, turbinę. Poczdam, wyobraźcie sobie, że Turbinę Poczdam to triumfator Ligi Mistrzów Kobiecej z 2010 roku. Więc taka pigułka na temat Poczdamu. Jeszcze tutaj odległości między hotelem a bazą treningową tylko 2 km. Do lotniska 56 km, więc myślę, że w tej policyjnej obstawie no to jest to mniej więcej godzinka, godzinka 20, to też jest bardzo korzystna lokalizacja, odległość do hotel, między hotelem a stadionem w Hamburgu, to co już mówiłem, 295 km do Dortmundu 460, na stadion w Berlinie. To już jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. 29 kilometrów na mecz z Austrią mieliby pewnie kluczowy mecz. To też może mieć znaczenie ze względu na pozycję, szansę w tej grupie, zajęcie ewentualnie trzeciego miejsca gwarantującego też w w tym formacie ewentualnie wyjście do kolejnej fazy, do fazy pucharowej. Więc być może nie bez znaczenia jest właśnie wybór tej lokalizacji z powodu, z powodu tego meczu z Austriakami. Jeśli miałbym wybierać, to właśnie Pocztam. Dlaczego? To, to za chwilę Wam powiem. Przechodzimy w takim razie do lokalizacji numer dwa, czyli jest to Brema. Nie jest oczywiście wykluczone, że reprezentacja Polski podczas turnieju zamieszka właśnie w tym mieście, a konkretnie w tamtejszym Atlantic Grand Hotel. To jest obiekt położony w samym sercu. Tamtejszego starego miasta, co sprawia, że Biało-Czerwoni raczej nie zaznaliby szczególnego spokoju. Mówiłem o tym, mi się kojarzy od razu Sochi, może odrobinę również Sopot, gdzie Polacy stacjonowali podczas Euro 2020. Tam również, ok, mieli fajny obiekt do dyspozycji, natomiast no nie za bardzo mogli z niego wychodzić na te piękną promenadę sopocką no bo po prostu zostaliby pewnie zadeptani przez polskich kibiców no taka jest cena popularności natomiast no Trudno byłoby się tam zdecydowanie poruszać na, na zewnątrz. Więc jest to obiekt położony właściwie w centrum Starego Miasta, przy samej rzece. I tak jak mówiłem, według mojej takiej wiedzy, którą dzisiaj, dzień po spotkaniu z Walijczykami, starałem się zaczerpnąć, reprezentanci gdzieś już wiedząc mniej więcej, gdzie możemy mieszkać, chyba skłaniają się bardziej, a właściwie na pewno skłaniają się bardziej ku tej spokojniejszej opcji w Poczdamie. Jeśli jednak padłoby na Bremę, no to po piłkarze i członkowie sztabu, a także pewnie ta wierchuszka PZPN-u, choć ona czasami mieszka w innej lokalizacji, tak żeby mieć czas pewnie na nocne Polaków rozmowy. W każdym razie ten, ten hotel czterogwiazdkowy dysponuje 234 pokojami, zapewnia swoim gościom Dostęp do nowoczesnej strefy wellness, fitness, czyli jak w każdym nowoczesnym hotelu, tutaj nie ma wielkiego zdziwienia. Obiekt ulokowany jest w odległości 6 km od lotniska oraz 3,5 km od Weserstadion Plac 11. To właśnie tam Biało-Czerwoni mieliby trenować. Wspomniany obiekt jest położony dosłownie też po sąsiedzku. Jak pewnie fani Bundesligi już wyłapali w pobliżu Weserstadion, na którym swoje mecze rozgrywa Werder Brema. Weserstadion Plac 11 to z kolei dom drużyny U23 i znów kobiecej sekcji klubu, podobnie jak w Poczdamie. Do dyspozycji jest tam między innymi trawiaste boisko o nawierzchni hybrydowej z trybunami, sztucznym oświetleniem i systemem automatycznego nawadniania, moi drodzy. Obiekt posiada ponadto salę fitness, więc podobne Standardy, myślę, jak w Poczdamie i domyślam się, że w innych lokalizacjach Niemcy robią taką organizację turnieju, myślę, na tip top. Są z tego znani, pamiętam turniej w 2006 roku, był on absolutnie kapitalnie. I tak, póki co żadna z 21 reprezentacji, które wybrały swoje bazy na Euro 2024, nie, wybrało, nie zdecydowała się właśnie na Bremę. Tak jak mówiłem, one mają już właściwie wybrane te swoje hotele. Te dwie jednostki, te, dwa, te dwie lokalizacje zarezerwowane są właśnie dla reprezentacji Polski. I do 5 kwietnia trzeba będzie zdecydować się na konkretne miejsce. I znów wracamy też do historii. Gdy. W 2006 roku Niemcy organizowali u siebie Mistrzostwa Świata w Bremie. Stacjonowała tam reprezentacja Szwecji, drużyna trzech koron. Zobaczmy jak sobie poradziła w tamtym turnieju. Podobnie jak Polska podczas Euro 2024 rozgrywała swoje grupowe mecze w Berlinie oraz Dortmundzie. Ibrahimowicz i spółka wyszli wtedy z grupy i pożegnali się z Mundialem w jednej 8 finału, gdzie ograli ich. Gospodarze, więc tak podczdam. Ukraina w 2006 roku i ćwierćfinał, natomiast Brema to reprezentacja Szwecji z Ibrą, i 1,8 finału być może będzie to miało jakieś znaczenie tego jeszcze nie wiemy. Odległości między hotelem Atlantic Grand Hotel a Westerstadion Platz to 3,5 km, więc podobnie w Poczdamie 2 km. Później tak, na lotnisko w Bremie tutaj znacznie bliżej, 6 km. Stadion w Hamburgu 118, to o wiele dalej niż na przykład z Poczdamu na stadion w Berlinie. Do Berlina 383, do Dortmundu 236. Tak jak Wam wspominałem. Faworytem z tego co słyszę jest Poczdam w Polskim Związku Piłki Nożnej, kiedy mówiłem o tym, że z tego co słyszałem są takie dwie lokalizacje, mi to potwierdzono i sam właśnie tak zacząłem opiniować, że wydaje mi się ten Poczdam ciekawszy ze względu na lokalizację hotelu, na spokój wokół hotelu, bliskość tego jeziora i lasu, a także mecz z Austrią. W Berlinie, no to tam też padła taka sugestia. No to sam sobie właściwie możesz tutaj odpowiedzieć, co być może my też wybierzemy. Natomiast, tak jak mówiłem, 3-4 kwietnia mniej więcej Michał Probierz jeszcze wybiera się, aby sam to wszystko obejrzeć, zobaczyć na własne oczy. Do 5 kwietnia zarezerwowane są obie te lokalizacje, któraś z nich zostanie przez PZPN. Wybrana. No i to co, chyba tyle. Możecie sobie spojrzeć, jak to jeszcze raz wygląda w obrazku. Obie te lokalizacje ciekawe, natomiast jest tu bardziej tak. Poczdam łono natury versus Brema, jednak centrum miasta. Wydaje mi się, że Poczdam jest zdecydowanie bardziej obiecujący. Jeszcze raz przypomnę, inaugurujemy Euro 2024 16 czerwca z Holendrami, mecze z Austrią i Francją zaplanowano, natomiast kolejno 21-25 czerwca. Powoli ciśnienie wokół euro będzie rosło. Szczęśliwie się tam dostaliśmy, dostaliśmy się tam jako ostatnia reprezentacja, ale dziś ten styl, to wszystko co działo się podczas eliminacji, również za kadencji Fernando Santosza, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W różnych programach rozprawialiśmy się z formą reprezentantów. Na końcu ważne jest to, że panowie dowieźliście ten awans dowieźliście wyjazd na Euro 2024. Powoli myślimy o tym, co będzie działo się za naszą zachodnią granicą, a Wam, widzom, kibicom, życzę tego, żebyście mogli w tym wszystkim osobiście uczestniczyć. Czyć kibicując również czy chłonąc tę atmosferę turnieju z Poczdamu lub Bremy. To tyle w dzisiejszym odcinku Football Insidera. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. No i koniecznie dajcie znać w komentarzu: poczdam czy Brema. Tomek Wodarczyk, dziękuję Wam pięknie za ten odcinek i obecność. Widzimy się w kolejnych propozycjach na meczykach i w kolejnym oczywiście futbol insiderzy. Do zobaczenia.